Finans polecany są. Nawet 8 lat więzienia grozi mężczyźnie, który w środę późnym wieczorem zawiadomił nyską policję o rzekomej bombie podłożonej w autobusie komunikacji miejskiej. Policyjni pirotechnicy w nocy sprawdzili 37 autobusów i niczego nie znaleźli. Alarm okazał się fałszywy, a już kilka godzin po feralnym telefonie kryminalni zatrzymali 46-latka podejrzanego o ten czyn. Co jakiś czas media donoszą o fałszywych alarmach bombowych. Pomimo wysokich kar za takie dowcipy, jak widać, lekkomyślnych osób nadal nie brakuje. W środę 25 maja około godziny 22 dyżurny nyskiej komendy otrzymał informację od mężczyzny, że w jednym z autobusów komunikacji publicznej NZK jest podłożony ładunek wybuchowy i ta bomba prawdopodobnie ma wybuchnąć w okolicy ulicy Kościuszki. Natychmiast na miejsce został skierowany patrol policji. Ustalono, że wszystkie autobusy znajdują się w zajezdni, więc policyjni pirotechnicy dokonali przeszukania 37 pojazdów. Niczego nie znaleziono, więc stwierdzono, że był to fałszywy alarm. Równocześnie, kiedy policjanci przeszukiwali te autobusy, kryminalni ustalali już osobę odpowiedzialną, osobę podejrzewaną o ten fałszywy alarm. Już kilka godzin po tym zdarzeniu został on zatrzymany. Okazał się nim 46-latek, mieszkaniec gminy Nysa. Sprawca alarmu usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Obecnie zastosowano wobec niego dozór policyjny. Za taki czyn grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Moc korzyści Forda. Nowy Ford Focus w ofercie Ford Multiopcje od 483 zł miesięcznie. Autoryzowany dealer Forda w Nysie przy ulicy Ujejskiego 17. Telefon 77 409 1250. www.bustan.pl.